Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Bolustrando i zapraszam na wywiad w Biznes Info TV. Dzisiaj gościmy pana Waldemara Wasiluka, wiceprezesa zarządu Victoria Dom. Dzień dobry panie Waldemarze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Nasza rozmowa dotyczyć będzie sektora mieszkaniowego, jego obecnej sytuacji, trendów, jakie zdominują rynek oraz prognoz na przyszłość dla tej branży. Panie Waldemarze, podczas tego wywiadu będziemy mogli też zobaczyć fragmenty nagrań dzienników budowy dwóch państwa inwestycji, mianowicie Ursus Factory i Masteczka Nowa Ochota. Są to jedne z państwa najnowszych inwestycji. Jednakże należy wspomnieć, że realizują państwo mieszkanie już od 23 lat. Jak na przestrzeni prawie ćwierć wiecza widzi pan rynek mieszkaniowy i jakie największe zmiany zaszły na tym rynku? Można właściwie tak naprawdę zdefiniować ostatnie ćwierć wieku budownictwa mieszkaniowego w Polsce jako taką niewiarygodną rewolucję na tym rynku, bo 25 lat temu, jak się spojrzy na to, w jaki sposób były budowane mieszkania, kto je budował, to były spółdzielcze mieszkania budowane w miejscach, gdzie spółdzielnia miała miejsce. A 20-25 lat później tak naprawdę budowane są te osiedla przez jako całe takie ciągi urbanistyczne, dobrze przemyślane, przemyślane z myślą o kliencie, przemyślane o sposobie i miejsce na życie tysięcy ludzi w przypadku dużych takich developmentów. I to, co również się zmieniło, to jest mieszkania 25 lat temu były mieszkaniami dla wybranych osób, które miały albo trochę pieniędzy, albo trochę układów, żeby w spółdzielni mieszkaniowej dostać mieszkanie. A dzisiaj tak naprawdę mieszkania są dostępne dla przeciętnego obywatela. Przeciętnego obywatela, który dysponuje przeciętnym wynagrodzeniem, pracując w przeciętnej firmie i może sobie pozwolić na swoje cztery kąty w miejscu, gdzie mieszka, w miejscu, gdzie pracuje. I ta dostępność tych mieszkań i ich szeroka oferta i bardzo szeroki miejsca lokalizacyjne, w których może ten kupujący mieszkanie to kupić, powoduje, że to jest coś, co na przestrzeni ostatnich 25 lat było niespotykane. I to jest chyba taki naprawdę najbardziej niesamowita część mieszkaniowego rynku w Polsce i również częściowo w tej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej. Europa Zachodnia ma swój ten okres budownictwa bardzo, bardzo wydłużony, natomiast ta część Europy Środkowo-Wschodniej i potrzeby mieszkaniowe mieszkańców były bardzo duże, one są ciągle niezaspokojone i wydaje się, że przez następne dziesięciolecia będziemy obserwować ciągłą urbanizację tych dużych ośrodków miejskich, które będą rozrastały się. To jest taki trend, wydaje się być na całym świecie, że te większe ośrodki miejskie skupiają coraz więcej ludzi i powodują, że bardzo mocno rosną, bardzo mocno puchną w swojej objętości, ale również coraz są piękniejsze. No, mówiliśmy tak naprawdę o przestrzeni prawie ćwierćwiecza, teraz pomówmy o poprzednim roku. No, był on trudny ze względu na pandemię oczywiście. Jak pan by podsumował ten rok? Jak on wyglądał na rynku mieszkaniowym? Czy zaobserwowali państwo takie zmniejszenie popytu na mieszkania, czy wręcz przeciwnie? Ile mieszkań oddali państwo do użytku i jak to się rysuje w porównaniu z poprzednimi latami? Ostatni rok, pomimo COVID-u, on właściwie był bardzo dobrym rynkiem nieruchomościowym dla mieszkaniówki. Wielu klientów zaafektowało się, że tak naprawdę ich powierzchnia życiowa wymaga powiększenia. Wydawało się na początku, w kwietniu czy w maju, że ta pandemia ona będzie miała bardzo głęboki i bardzo taki gwałtowny przebieg. Kolejne miesiące pokazały tak naprawdę, że w niektóre branże były bardzo mocno dotknięte i są bardzo mocno dotknięte. Branża turystyczna, branża hotelowa, lotnictwo, gastronomia. To są branże, które są bardzo mocno dotknięte i myślę, że będą wychodzić z tego kryzysu przez kolejne ładnych kilka lat. Mieszkaniówka, jako że to jest taki, czy w ogóle nieruchomości, jako że cykl inwestycyjny jest dużo dłuższy, pandemia wpisała się w jakiś krótki kawałek całego procesu jakiego inwestycyjnego i pomimo jakichś tam chwilowych zawirowań w sprzedaży, myślę, że ten zeszły rok był bardzo dobrym dla większości deweloperów. Victoria Dom sprzedała prawie 1500 mieszkań, oddaliśmy klucze prawie w 1200 mieszkaniach. I wydaje się, że największą rzeczą, która nas dotknęła, to tak naprawdę brak możliwości sprzedaży większej ilości mieszkań w związku z dużym ograniczeniem podaży, która miała miejsce w zeszłym roku na skutek
tej części pandemii, która najbardziej ograniczyła administrację samorządową. I to jest chyba tak naprawdę coś, co najbardziej nas dotknęło jako deweloperów. Banki przez jakiś czas nie chciały finansować albo ograniczały możliwość finansowania nabywców. I wróciłyśmy tak naprawdę w tej chwili po roku czasu do tych wszystkich zasad finansowania nabywców, którzy chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie czy kolejne mieszkanie na zasadach sprzed roku. Dostępne są już w tej chwili kredyty z 10% wkładem. Standardowy 20% wkładu jest właściwie dostępny w każdym banku w tej chwili w Polsce. Koszty kredytowe są bardzo niskie, przy niskich stopach procentowych. To oczywiście zachęca kupujący do tego, żeby te mieszkania kupować. A niezależnie od tego, dzisiaj przy trochę rosnącej inflacji, przy bardzo niskich stopach procentowych i depozytach w bankach, przy bardzo zmiennych rynkach, te nieruchomości wydają się być tym aktywem, które będą utrzymywać trochę wartości i które czy inwestycyjnie, czy dla swoich zapotrzebowań mieszkaniowych będą dobrym aktywem, które posiadać będzie trzeba przez kolejne lata. A gdzie obecnie znajdują się Państwa najnowsze inwestycje, takie już wybudowane, w których można już kupić mieszkanie? Gdzie trwają prace budowlane, a gdzie planują Państwo dopiero budowę? Wiktoria właściwie rozwijała się od samego początku na Białęce i to jest taki nasz trochę matecznik. Natomiast w ciągu ostatnich 10 lat naszej ekspansji, takiej ekspansywnej polityki inwestycyjnej, praktycznie biorąc prawie w każdej dzielnicy Warszawy mamy swoje projekty. Czy one są już w tej chwili wybudowane, czy one są budowane, czy są w przygotowaniu. Aktualnie mamy sporo mieszkań do sprzedaży we Włochach, na Białęce, w tej chwili w Ursusie. Rozwijamy kolejne projekty w Ursusie, na Targówku, na Pradze, więc w prawie całej aglomeracji miejskiej będziemy w tej chwili budować. I myślę, że tak będzie po prostu przez kolejne lata. Weszliśmy ostatnio również do Krakowa. Zaczęliśmy pierwszy swój projekt w północno-wschodniej części Krakowa budować i myślę, że to jest tak samo dobry rynek jak rynek warszawski. I będziemy budować dla naszych krakowskich klientów i klientów z Podhala i z Małopolski, ale również planujemy inne lokalizacje. A czym się Państwo kierują przy wyborze lokalizacji? Po pierwsze, tak naprawdę patrzymy bardzo mocno na demografię każdego rynku, na możliwości rozwoju i tak naprawdę sprawdzamy, czy będziemy mieli nabywców na te mieszkania. Jakie są preferencje nabywców? Patrzymy również na to, jakie skomunikowane są te miejsca i widzimy trochę, mając to doświadczenie deweloperskie z ostatnich 20 lat, patrzymy, w którym miejscu i w którym kierunku będzie miasto się rozwijać, w którym kierunku będzie rozwijać się cała infrastruktura, tak żeby klientom, którzy kupują dzisiaj mieszkania, a które będą dane im klucze za 2 lata, żeby ta infrastruktura podążała za naszymi projektami. I to powoduje, że tak naprawdę w ten sposób patrząc dajemy szansę zarobić naszym klientom na wzroście wartości tych nieruchomości, z czego na pewno się cieszymy i to widzimy powtarzających się klientów, którzy ponownie przychodzą do nas, kupują kolejne mieszkania, powiększając swoje rodziny i znajdując swoje przestrzeń życiową w naszych kompaktowych i bardzo dobrze ustawnych mieszkaniach. Właśnie tego miało dotyczyć też moje kolejne pytanie. Czym się charakteryzują Państwa mieszkania, że tak skłaniają kolejnych klientów do zakupu? Staramy się budować w ogóle bardzo funkcjonalne mieszkania i każdy rynek jest bardzo specyficznym rynkiem. O ile mieszkania w Warszawie są poszukiwane, są mniejsze mieszkania, dlatego że one są po prostu dość drogie. Mieszkania w Krakowie potrzebne są trochę większe. I ta średnia mieszkań, ona się po prostu różni. To, co dla nas takim dużym szokiem było w którymś momencie, kiedy weszliśmy do Berlina, gdzie średnia mieszkania była praktycznie prawie 2 razy większa od tego, które sprzedajemy w Polsce. I to jest, na to trzeba po prostu nałożyć te potrzeby i te zapotrzebowanie klientów, którzy w danej lokalizacji szukają swojej przestrzeni życiowej i mają swoje potrzeby mieszkaniowe, które jako deweloperzy staramy się bardziej lub mniej efektywnie spełniać ich oczekiwania i szukać dokładnie tego, czego oni potrzebują.
W takim razie mówimy tutaj o mieszkaniach, mówimy o tym, jak państwo budują, a jakie trendy państwo obecnie obserwują na rynku? W poprzednich moich rozmowach były zdania podzielone na temat ogródków, tego, czy to zapotrzebowanie na mieszkanie z ogródkiem wzrosło, czy też z balkonem, czy jednak nie. Jedni mówili, że tak, rzeczywiście obserwują ten wzrost, inni, że absolutnie nie. Jakie są państwa dane na ten temat? Czy rzeczywiście potwierdzają państwo ten trend mieszkań z ogródkiem czy balkonem? My tak naprawdę te mieszkania z ogródkiem traktujemy jako integralną część planowania naszych inwestycji. Nawet jeżeli to są mieszkania, które są bardzo blisko centrum, na parterze te mieszkania, które są, one dają trochę przestrzeni życiowej. Te ogródki lokatorskie są bardzo ważnym elementem wyboru niektórych klientów. Właściwie wszystkie nasze mieszkania mają balkony. To jest ta przestrzeń zewnętrzną, którą klienci bardzo sobie cenią. I jak się to połączy, duży balkon z możliwością ogródka, jeżeli to nie jest, trudno mieć balkon i ogródek jednocześnie, ale i takie bardzo kompaktowe, dobrze zaprojektowaną przestrzeń w domu, to daje taki sporą właśnie przestrzeń życiową, którą klienci akurat w naszych inwestycjach bardzo sobie cenią. Generalnie rzecz biorąc, dajemy im dużo powierzchni mieszkalnej, bardzo dobrze poukładane te mieszkania i przeciętnie jak ktoś myśli, że 47 czy 48 metrów kwadratowych na trzypokojowe mieszkanie to jest niemożliwe, żeby można było bardzo fajnie w nim mieszkać, to jest właśnie dokładnie to, co my proponujemy klientom. Jeżeli ktoś ma zapotrzebowanie na trzy pokoje, to one mogą być od 47, 48, nawet od 44 metrów. Mieszkania dwupokojowe od 30 kilku metrów i to jest coś, co trochę nas wyróżnia na tym rynku, ale widzimy, że po prostu bardzo mocno też inni deweloperzy idą też w kierunku, bo szukają tego, co w kierunku podąża klient. Szczególnie, że niektórzy te mieszkania wykupują po to, żeby móc je dalej wynajmować. To, co również zauważamy, że jest coraz większa taka wrażliwość na ekologię, na technologię, na rozwiązania technologiczne. Zauważamy, że energooszczędność zaczyna być również priorytetem w przypadku niektórych zakupów mieszkań. I to jest coś, co również planujemy w swoich projektach, ale jednocześnie również i przepisy, które w tym kierunku idą, które są wdrażane jako wymogi techniczne, które mieszkania mają spełniać, one dokładnie również w tym samym kierunku idą. Czyli tak naprawdę to, co obserwujemy, to jest podwyższającą się jakość, energooszczędność budynków, którą w perspektywie kolejnych lat będziemy obserwować jako takie miejsca, które są bardziej ekologiczne, bardziej zielone, bardziej mają tą wspólną przestrzeń, którą są przyjemniejszym miejscem do mieszkania. To przejdźmy teraz jednak do tego mniej przyjemnego tematu, czyli kosztów zakupu mieszkania. Jak pan sądzi, jak długo jeszcze koszt zakupu będzie tak wysoki, czy też będzie rósł? Czy możemy się w tej kwestii spodziewać jakiejś stabilizacji, czy wręcz czeka nas niespodzianka i ceny zaczną spadać? To trochę zależy tak naprawdę od wielu czynników. Tak? Jednym z tych czynników na przykład jest kwestia regulacyjna. Dzisiaj tak naprawdę obserwujemy bardzo długie okresy, procesy inwestycyjne i to przeciętny projekt inwestycyjny trwa od 7 do 10 lat. On wiąże się z zakupem nieruchomości w danych warunkach takich prawnych, które kupujemy jakieś grunty. Również potem mamy przygotowanie inwestycji, które trwa czasami 2-3 lata. Sama budowa jest łatwiejszą częścią, potem musimy obsługiwać gwarancyjnie te mieszkania i rękojmi, więc jak gdyby się popatrzy na to wszystkie te procesy, one się bardzo wydłużają i te 10 lat serwisu dla klientów i dla przyszłych klientów musi być ujęte w cenę. Z drugiej strony oczywiście mamy sytuację, gdzie regulator chce polepszyć bezpieczeństwo środków deponowanych przez klientów i to oczywiście w planowanym, te plany, które w ramach nowej ustawy deweloperskiej czy aktualizacji deweloperskiej ustawy mają być wprowadzone, one niestety będą niosły za sobą dodatkowe benefity dla klientów, ale one będą obarczone również kosztem. Podwyższenie standardu technicznego, o którym wspomniałem, również będzie miało swoje odzwierciedlenie na koszty produkcji. Mamy świadomość tego, że Polacy chcą więcej zarabiać, chcą dorównywać pensjami do zachodnich swoich kolegów i koleżanek, w związku z czym ta presja cenowa jest w każdym miejscu i wydaje się, że tak naprawdę tanie mieszkania to już mieliśmy. I pomimo, że mieliśmy ostatnimi czasy taki duży, gwałtowny wzrost cen mieszkań w ciągu ostatnich kilku lat, to na przestrzeni
2015-2021 obserwowaliśmy prawie 20% wzrost cen nieruchomości i czy on będzie aż taki wysoki w ciągu najbliższych 5 lat, to jest dobre pytanie, ale nie wykluczone, że właśnie w tym kierunku idziemy. Czyli że będą jeszcze droższe mieszkania. Wydaje się, że naprawdę będziemy mieli coraz rosnące ceny mieszkań i one będą podążać również wraz z takim bogaceniem się społeczeństwa. I o ile dzisiaj w przyzwoitych, fajnych miejscach w Warszawie mieszkanie można ciągle kupić za 8 czy 8,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy, w podobnych lokalizacjach w Berlinie sprzedajemy po 8,5 tysięcy euro. Więc to jest mamy jeszcze kawałek przestrzeni do tego, żeby dorównać do tych cen, ale myślę, że w perspektywie kolejnych 10 lat nie zdziwiłbym się, że jeżeli ceny mieszkań w Warszawie i w dużych aglomeracjach miejskich wzrosłyby od 30 do 50%. Miejmy nadzieję, że wtedy też zarabiać będziemy tak jak na zachodzie. No, na to też wszyscy chyba liczą. W takim razie przejdźmy do rynku PRS, czyli tego najmu instytucjonalnego. On powoli rośnie, bardzo powoli, ale już zauważalnie na naszym rynku. Czy państwo w ogóle planują wejść na ten rynek, czy tylko się państwo przypatrują takiej małej konkurencji, która gdzieś tam rośnie? Obserwujemy to bardzo mocno. Mamy tą część PRS-u tak naprawdę bardzo mocno obserwowaliśmy już w Niemczech przy naszych projektach, gdzie przychodzą do nas inwestorzy, rozmawiamy z nimi na temat potencjalnych zakupów. Inwestorzy niestety mają to do siebie, że bardzo wysokie zwroty z inwestycji swoje chcą osiągnąć. W związku z czym nie jest to zbieżny element z deweloperami, więc przy tej ilości ryzyk, które mamy w projektach deweloperskich, staramy się jednak tą marżę zachowywać po to, żeby mieć szansę reinwestować to w kolejne projekty, w kolejne inwestycje. I wydaje się, że ten PRS w Polsce ma olbrzymi potencjał. Dzisiaj tak naprawdę większość kupujących to są fundusze emerytalne spoza Polski, w ten czy w inny sposób z nimi związane. I to wynika z faktu, że w Polsce tak naprawdę nie ma dzisiaj efektywnego finansowania mieszkań na wynajem. Dzisiaj system bankowy powoli do tego zmierza, powoli szuka swojej formuły finansowania tego rodzaju mieszkań, więc jak gdyby ta skala, ona związana jest przede wszystkim z finansowaniem equity, które przychodzi z zachodu, z firm, które posiadają bardzo duże zasoby gotówki i potrzebują stosunkowo nieduże zwroty. Myślę, że za 15-20 lat wielu deweloperów będzie miało podobny model jak nasi koledzy z Francji czy z Niemiec, gdzie część sprzedaje się klientom indywidualnym, część klientom instytucjonalnym, a czasami po prostu trzyma się część swoich środków właśnie w nieruchomościach mieszkaniowych na wynajem. Czyli dywersyfikacja działań. Trochę tak. Tak jak pan wspominał, rynek mieszkań jest bardzo dynamiczny. Obserwujemy na nim zmiany, przekształcenia, które są oczywiście zależne od ekonomii, demografii, teraz też już ekologii i technologii i tego czynnika społecznego. Jak państwo, widząc te zmiany, przygotowują swoją strategię na ten rok i na kolejne lata? Coraz częściej w tej chwili te aspekty społeczne, ekonomiczne, technologiczne, one są trendem, które dzisiaj bardzo często nabywcy bardzo biorą pod uwagę przy swoich preferencjach przy nabywaniu mieszkań. W związku z czym te elementy są często bardzo głęboko analizowane przez nas i wdrażane w poszczególnych projektach. Widzimy, że kwestia technologii jest bardzo ważna dla klientów. Rygory ekologiczne i rozwoju oszczędności wynikających choćby z kosztów ocieplania budynków, znajdowania jakichś rozwiązań fotowoltaicznych dla oświetlenia powierzchni wspólnych są ważnym elementem, ale również elementem, który na nas regulator wymaga, więc to one są stosowane w tej chwili przy poszczególnych projektach. Myślę bardzo powszechnie, nie tylko i wyłącznie w naszych projektach, ale również u naszych konkurentów, bo są wymogami technicznymi. To, co staramy się bardzo mocno podkreślać przy naszych projektach, to jest to, że
przy planowaniu staramy się bardzo dużo mieć powierzchni wspólnych dla lokalnego społeczeństwa, które w danej osiedlu powstaje. To są place zabaw, to są miejsca, w których można uprawiać sport, w których można dokonywać różnych ćwiczeń. I one są istotne dla klientów, one są ważne dla codziennego życia, dla społeczności, która tam się tworzy i planujemy w ten sposób. Nie? To teraz może nie o planach, tylko o życzeniach. Czego by pan sobie życzył na przyszły rok, na kolejne lata i oczywiście też takie życzenia dla całej branży? Tego, czego naprawdę nam bardzo brakuje, to takiego spokoju regulacyjnego i spokoju przewidywalności procesów administracyjnych, które są bardzo trudną częścią projektów deweloperskich i tej efektywności administracji i z takiego spokoju regulacyjnego życzę sobie i wszystkim naszym kolegom z branży deweloperskiej. Ja również tego życzę, tego, aby te administracyjne procesy przebiegały jak najszybciej, abyśmy mogli budować jak najwięcej pięknych mieszkań. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był pan Waldemar Wasiluk, wiceprezes zarządu Victoria Dom. Panie Waldemarze, jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do oglądania naszych kolejnych wywiadów. Do widzenia państwu.